Witam wszystkich. Z tej strony Lubię Komiksy, a tutaj przed Siema. nami Maciej Pałka, który opowie wam o swojej nowej twórczości, nowej pozycji. No właśnie, Comics Empress, który ufundowaliśmy na Kickstarterze razem z Dominiką Węcławek, idzie właśnie do druku. To jest mój pierwszy taki album, który sam wydaję w kolorze. Zostały jeszcze do zaakceptowania próbne wydruki, ozalidy i prufy. Więc takie rzeczy muszę jeszcze przejrzeć, zaopiniować, sprawdzić, czy wszystko się zgadza. Widzę, jak będzie kolor wyglądał w druku, jak będzie wyglądał wydruk. A czemu w ogóle zdecydowałeś się właśnie, żeby powstał w kolorze? Bo pierwotnie to była czarno-biała pozycja. Nie, nie, nie. Nie? Ten komiks od początku miał być zrobiony w kolorze. Całkowicie miał być zrobiony w kolorze. Z tym, że ja do tej pory zazwyczaj robiłem komiksy czarno-białe. No właśnie, i to może niektóre osoby zmylić, bo tak jak choćby nawet właśnie Jak schudnąć, prawda, jest w czerni i bieli. On jest już dość znaną pozycją. Z tego, co ja się spotkałem u siebie na swoim kanale, ludzie mi piszą, że rozpoznają tą pozycję, a tutaj właśnie jest kolor. No ja się musiałem przełamać do koloru. Dla mnie przejście do koloru z czerni i bieli to było wiele lat publikacji. Wiele lat rysowania, w końcu jak zabrałem się za kolor, to stwierdziłem, że teraz będę wszystkie rzeczy robił w kolorze. Ale gdy narysowałem wersję czarno-białą przed kolorem, pokazałem ją kilku osobom i nagle te osoby powiedziały, że to już jest skończony komiks, że po co ja to będę kolorował, skoro on i tak już wygląda super. Więc w związku z tym wszystkim osobom, które wspierały wydanie komiksu Empress na Kickstarterze, zrobiliśmy prezent. I oprócz wersji albumowej, która się właśnie drukuje, to te osoby otrzymają też taką wersję właśnie Rough Edition, czarno-białą, prosto z mojego notesu. 1:1 to jest mój szkicownik, notes. Czy też notes, w którym stworzyłem ten komiks. Wersja kolorowa jest grubsza o 20 stron i różni się troszeczkę treścią od tej wersji takiej zinowej, można to powiedzieć, takiej surowej. Więc są dwa komiksy, ale teraz dużo różnych rzeczy. To jest takie wersje reżyserskie, Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera. No to jest moja właśnie Liga Sprawiedliwości, moja wersja reżyserska. Dobrze, to jeszcze pytanie na koniec jedno ode mnie. Bo ci, co wsparli Kickstartera, jak najbardziej wiedzą mniej więcej, o czym jest ten komiks. A dla tych, którzy zdecydują się go kupić, ale jeszcze nie wiedzą, z czym, że tak powiem, to się je. Możesz tak w kilku dosłownie słowach albo zdaniach opowiedzieć coś o fabule? Ten komiks to jest fantazja o miłości. Ale jednocześnie to jest najbardziej krwawy, pojebany komiks, który pewnie czytaliście polski w ciągu ostatniej dekady. Wczoraj przeczytałem ten komiks po raz ostatni przed wysłaniem do druku i napisałem do Dominiki Węcławek: cośmy narobili, to jest szalona rzecz, naprawdę, to jest szalona rzecz. No jednocześnie bardzo piękna. Okej, dziękuję ci, Maćku, bardzo. Tak się prezentuje komiks, tak jak widzicie, niedługo, kiedy dokładnie pojawi się do dystrybucji? Drukarnia mówi, że pod koniec lipca będę miał w swoim mieszkaniu gigantyczne paczki z nakładem komiksu, który będę wtedy rozsyłał na cały świat. Więc pod koniec lipca komiks będzie w waszych rękach, ale zamawiać można już teraz. A ja też wam pod tym filmem wskażę, gdzie ewentualnie możecie już sobie zamawiać komiks Macieja Pałki. Także dziękuję bardzo, Maćku. No i życzę, żeby jak najbardziej wszystko tutaj się udało i komiks sprzedał się super. Dziękuję. Chodź, pokażę ci jeszcze oryginalne plansze.